22 lipca wspominamy Marię Inés Teresę od Najświętszego Sakramentu, zakonnicę. Maria urodziła się 7 lipca 1904 roku w Meksyku w rodzinie katolickiej. Była 5. z 8 dzieci. Pierwszą komunię świętą przyjęła w wieku 7 lat. Była wesoła i towarzyska, szczęśliwa w swojej rodzinie. Już od dzieciństwa dojrzewało w niej pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Gdy miała 20 lat, uczestniczyła w kongresie eucharystycznym w Meksyku. To wydarzenie i lektura pism świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przyczyniły się do ożywienia jej pragnienia życia zakonnego. Rozpoczęła je w wieku 24 lat. Wstąpiła do klasztoru klauzurowego sióstr klerysek, który z powodu prześladowań religijnych w Meksyku został przeniesiony do Los Angeles w Kalifornii. Przeżyła tam 16 lat. Była szczęśliwa, jednak wciąż wzrastało w niej pragnienie głoszenia Ewangelii tym ludziom, którzy jeszcze jej nie znają. Po długim rozeznaniu i konsultacjach z przełożonymi, wraz z 6 siostrami, Maria opuściła zakon, by w 1945 roku założyć zgromadzenie misyjne Siostry Misjonarki Klaryski od Najświętszego Sakramentu. Pragnęła, aby Chrystus królował. Jej zapał misyjny podjęły siostry i kapłani, których wysłała do pracy w Meksyku, Japonii, Italii, Stanach Zjednoczonych, na Kostaryce, Indonezji, Hiszpanii, Irlandii i Nigerii. Maria zmarła 22 lipca 1981 roku w Rzymie. 21 kwietnia 2012 roku została beatyfikowana w Bazylice Narodowej Matki Bożej z Guadalupe w mieście Meksyk. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona Dziewica Maria wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.